Gwiazdomorze, latarnio promieniująca obecnością Bożą, w noc sylwestrowego czuwania wpatrujemy się w Ciebie, niczym Abraham w niebo pełne gwiazd, aby razem z Tobą wyśpiewać dobremu Bogu Magnifikat za Jego opatrzność, rozpostartą nad nami w 2023 roku. Za niezliczone, jak gwiazdy na niebie, dary i łaski udzielone nam w chylącym się ku zachodowi roku. Błogosławimy Cię, Maryjo, za pogłębianie wiary w nas, Polakach, w kraju i za granicą, podczas tych 365 godzin apelowych, kiedy to jak dziś zatrzymywaliśmy się w swoich obowiązkach i wznosiliśmy oczy i serca ku Tobie w sposób cudowny, tajemniczy obecnej w jasnogórskiej ikonie, otrzymując od Jezusa za Twoim pośrednictwem błogosławieństwo, łaskę po łasce, jak czytamy w prologu świętego Jana. Matko nasza, jutrzenko poprzedzająca wschód słońca nowego 2024 roku, żyłaś na ziemi w wyjątkowy sposób, pierwszym z błogosławieństw, błogosławieństwem wiary, podobnie jak Abraham. Wiara była i jest Twoją wielkością, która wyraża się posłuszeństwem Słowu Bożemu i całkowitym zdaniu się na inicjatywę i działanie Boga. Naucza nas papież Benedykt XVI w homilii wygłoszonej na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2013 roku, którego pierwszą rocznicę odejścia do domu Ojca dziś świętujemy, uwielbiając za dar Jego świętości błogosławionego życia dla Kościoła Świętego. Dziękujemy Ci, Matko, za błogosławione życie współczesnego Ojca Kościoła, jak niektórzy zwykli nazywać Benedykta XVI. Prosimy o dojrzałą wiarę dla nas wszystkich. Niech obecność Chrystusa w nas będzie nam siłą, mądrością i odwagą na wszystkie dni nowego roku. Wiemy już, że roku niełatwego. Dojrzałość, głębia niewzruszonej wiary pozwoliła Ci, Mario, być wierną Bogu do końca Twoich ziemskich dni. W czas największej próby, jaką była okrutna, niewyobrażalnie niesprawiedliwa śmierć Twojego Syna na Golgocie, nie zwątpiłaś w Bożą obecność. Trzydniowa fizyczna utrata największej miłości nie pozbawiła Cię pokoju serca i ufności we wszechmoc Bożą. Zgodziła Ci się stracić fizyczną bliskość Jezusa, aby niebawem już na zawsze cieszyć się bliskością zmartwychwstałego Pana. Matko, bądź przy nas, gdy w imię wierności Jezusowi przyjdzie nam stracić coś z doczesności, może jakiegoś w cudzysłowie izalaka, coś, co i tak finalnie jest utracane i tak naprawdę nie syci, abyśmy nigdy nie zdradzili Jezusa, nigdy nie bali się mówić prawdy, świadomi zaciąganej przed Bogiem odpowiedzialności za jej przemilczanie. Zło przecież często eskaluje, ponieważ ludzie wiary milczą, nie przyznając się przed innymi do Jezusa i Jego Ewangelii. Pośród burzliwych i niezrozumiałych wydarzeń historii, wydarzeń, których sensu często nie pojmujemy i które nas bulwersują, to naturalne. Pomóż nam, Matko, zachować wewnętrzny pokój, którym jest w nas Bóg. Wszak życie człowieka na ziemi jest drogą w nieustannym napięciu, walką między smokiem a niewiastą, między dobrem a złem. Tak jest z dziejami ludzkimi. Są one niczym podróż po wzburzonym często morzu. Maryja zaś jest gwiazdą, która nas prowadzi do swojego Syna Jezusa, słońcem, które wzeszło nad brokami historii i daje nadzieję, której nam tak bardzo potrzeba. Nie poddajemy się w sposób definitywny. O nie!
Bóg zawsze zwycięża. Bóg nam pomaga, prowadzi nas. To jest nadzieją, ta obecność Pana wśród nas. Przypomina nam papież Benedykt XVI. Maryjo, dziś w niedzielę świętej rodzimy pogarniamy modlitewną troską każdą polską rodzinę oraz wszystkie rodziny świata, tak bardzo zagrożone zgubnymi ideologiami, których źródłem jest egzystencja bez Boga, a katastrofalnym ich skutkiem zniszczenie człowieka. Zwracając się do Polaków, w niedzielę świętej rodziny w 2008 roku papież Benedykt XVI powiedział: dziś kontemplujemy miłość Maryi, Józefa i Jezusa. Ta wzajemna miłość, umocniona łaską Bożą, pomagała przetrwać wszelkie przeciwności i była fundamentem ich rodzinnego szczęścia. Oby i dziś jednoczyła małżonków, rodziców i dzieci na chwałę Bożą i ku pomyślności wszystkich. Niech Twoja matczyna miłość, Maryjo, w sposób szczególny ogarnie rozbite rodziny. Niech będzie uzdrowieniem dla dzieci, które z bolesnymi konsekwencjami rozwodu rodziców niekiedy zmagają się przez całe swoje życie. Błogosławionej rodzinie Ulmów zawierzamy wszystkie małżeństwa, rodziny w kryzysie. Kończący się rok 2023 skłania nas też do refleksji nad upływającym czasem, nad tym, że wraz z mijającym rokiem jesteśmy bliżsi końca naszej doczesności. W związku z tą refleksją prosimy Cię, Maryjo, abyś w nowym roku otwierała nasze serca na pragnienie coraz częstszego przyjmowania miłości miłosiernej Boga Ojca, wyrażonej w sakramencie pokuty i pojednania, komunii świętej, medytacji i modlitwie. Niech miłość Boża sprawia, iż obrzydnie nam każdy grzech, nawet najmniejszy, bo zawsze osłabiający w nas nieuchronną perspektywę spotkania z Panem, abyśmy w chwili, gdy będzie gasnąć gwiazda naszego ziemskiego życia, byli gotowi, bo podobni do Jezusa i z radością w sercu za Symeonem odpowiedzieli Jezusowi: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. Rozważając czwartą tajemnicę światła, przemienienie na górze Tabor, zawierzamy Ci, Maryjo, Kościół Twojego Syna, Episkopat Polski, Archidiecezję Częstochowską, w sposób szczególny naszą ukochaną, umiłowaną Ojczyznę, Ukrainę, Rosję, Ziemię Świętą. Prosimy Cię o pokój na świecie. Modlimy się za zakon Paulinów, za jego konfratów i dobrodziejów, za tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie duchowo poprzez media. Składamy w Twoje dłonie, Maryjo, wszystkie intencje złożone w księdze modlitwy apelowej. Opiekuj się pielgrzymami, którzy za chwilę podejmą nocne czuwanie. Prosimy Cię, Matko Boża, o błogosławione owoce, żywą wiarę tego czuwania. Modlimy się za zmarłych ojców, braci Paulinów, za naszych bliskich zmarłych, za duszę w czystu cierpiące. Pragniemy przywitać i oddać Twojemu niepokalanemu sercu wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli w grupach zorganizowanych. Pielgrzymkę z parafii Matki Bożej Częstochowskiej z Zielonki, z parafii świętego Aleksandra, parafii świętego Włodzimierza z Warszawy. Pielgrzymkę z parafii świętego Jakuba i Najświętszej Maryi Bogurodzicy z Warszawy, z Ochoty. Pielgrzymów z Rząśnika. Rycerzy Jana Pawła II z prowincji polskiej. Pielgrzymkę z Płońska. Pielgrzymkę z Klimontowa z diecezji kieleckiej. Pielgrzymkę z parafii Miłosierdzia Bożego Ząbek z diecezji warszawsko-praskiej. Pielgrzymkę z diecezji płockiej. Pielgrzymów z Wyszkowa z diecezji łomżyńskiej.
pielgrzymkę ze Skawiny, z parafii świętych apostołów Szymona, Judy Tadeusza z diecezji krakowskiej. Modlimy się za zmarłego dziś świętej pamięci profesora Wojciecha Łączkowskiego, rycerza Orderu Jasnogórskiej Boga Rodzicy. Modlimy się o dar życia wiecznego dla Moniki oraz w intencji Sabiny z dziećmi opiekę Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,
o Pani nasza, o ratowniczko nasza, o średniczko nasza, o cieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Szaura Jasnej Góry ojca Samuela Pachowskiego prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.